Witam cię serdecznie w pierwszym odcinku reguł gry. To nowy cykl, w którym będę esencjonalnie opowiadać o tym, w jaki sposób lepiej radzić sobie ze swoją psychiką, ze swoimi emocjami i z komunikacją z innymi ludźmi. Przejdźmy więc do pierwszej konkretnej idei dzisiejszego odcinka, czyli czterech rzeczy, które musisz wiedzieć, żeby sobie dobrze radzić. Mianowicie jeśli chcesz zbudować pewność siebie, potrzebujesz Przepracować swoją przeszłość. Potrzebujesz zbudować zdrowe poczucie wartości, potrzebujesz nauczyć się akceptować opinii innych i potrzebujesz mieć zdolność mówienia i rozmowy. Dlaczego takie rzeczy? Bo to są cztery główne źródła pewności siebie. Oczywiście, gdyby mieć półtorej godziny czy dwa dni, tych elementów jest znacznie więcej, ale skupmy się na tych czterech głównych elementach. Mianowicie w każdym momencie życia niemalże potrzebujemy czuć pewność siebie, ale nie przerośniętą, nie mieć wybujałe ego, nie mieć pewności za każdym razem, kiedy wskakujemy na głęboką wodę. Zdrowa pewność siebie to jest taka, która daje nam poczucie tak zwanej wewnętrznej siły spokoju. Czyli czujemy pewność, czujemy spokój, czujemy stalność, czujemy osadzenie. I wtedy, kiedy trzeba zawalczyć, walczymy. Wtedy, kiedy trzeba spokojnie zrobić krok do tyłu, Robimy, bo się nie boimy, że zostaniemy wyszydzeni, że zostaniemy skrytykowani. Zdrowa pewność siebie to jest zdrowe reagowanie, adekwatne do sytuacji, adekwatnie do tego, czego my potrzebujemy, tego, czego my chcemy osiągnąć. Dlatego też musisz zdawać sobie sprawę, czym tak naprawdę jest pewność siebie. I pierwsze pytanie, jakie potrzebujesz sobie zadać, to jest, Czym jest dla mnie pewność siebie? W jakich sytuacjach ktoś mi bliski albo ja dobrze zareagowałem, zareagowałam? Kiedy ja czuję się faktycznie pewnie i dobrze ze sobą, bo często ludzie myślą, ja muszę mieć jakąś pewność siebie, muszę mieć zdecydowaną, muszę być odważny, muszę być ryzykowny. Nie, ty musisz sobie zdefiniować po swojemu swoją zdrową pewność siebie, ponieważ niektórzy kojarzą pewność siebie jako tego narcyza, który się chwali. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby czuć się... Ze sobą dobrze. Zwróć uwagę, z czego składają się te dwa słowa. Pewność siebie, czyli masz siebie, jesteś ty, jesteś pewny. Co to znaczy, że jesteśmy pewni? Jesteśmy przekonani, że mamy jakieś dowody naukowe, że zawierzamy. To jest bardzo ciekawe, niektórzy, żeby być czegoś pewni, potrzebują mieć dowody naukowe. Niektórzy wystarcza im wiara. Zawierzenie, zaufanie. Teraz ty musisz zdefiniować, czy pewność którą Ty masz w swojej pracy, w związku, pewność przy wystąpieniach publicznych, pewność przy sprzedaży, pewność przy interakcji z ludźmi, z czego się bierze? Z konkretnych dowodów i faktów? Czy z tego, że ufasz sobie? Z czego się bierze? O tym w innym odcinku w ramach reguł gry. A teraz przyjrzyjmy się. Temu, co daje ci pewność siebie. Czyli pierwszy punkt to przepracowana przeszłość. Przepracowana przeszłość, czyli uporządkowanie swoich wydarzeń w przeszłości. Wiele osób ma nieprzepracowaną przeszłość, czyli ciągle ścigają ich negatywne wspomnienia, ciągle mają do kogoś żal, ciągle czują smutek w wyniku przeszłych wydarzeń. Czyli za każdym razem, kiedy jest w nas, Chociaż jedna negatywna emocja z tych tak zwanych siedmiu głównych negatywnych emocji i uczuć, czyli są to strach, gniew, zranienie, poczucie winy, żal, wstyd, smutek. Jeśli któreś z tych emocji są nieprzepracowane, to one będą nas osłabiać. Teraz niezależnie, czy jakieś wydarzenie było w wieku 3 lat, czy 30 lat, czy było 3 lata temu, czy 30 lat temu. Ta nieprzepracowana przeszłość, to nieprzepracowane wydarzenie może nas po prostu wewnętrznie boleć i może sprawiać, że będziemy czuć się ze sobą źle. Drugie źródło pewności siebie to jest zdrowe poczucie wartości, czyli i... poczucie wartości jest źródłem pewności siebie. Poczucie wartości jest źródłem pewności siebie. I teraz z czego składa się poczucie wartości? Mamy poczucie, czyli emocje, pewien stan emocjonalny. Wartości, czyli mamy wartość. Poczucie to jest nasze subiektywne odczucie tego, co nam się czujemy. Możemy czuć ból, możemy czuć nacisk na głowę, możemy czuć ból głowy, prawda? Możemy czuć ciepło w sercu. Mamy wiele różnych odmian emocji, uczuć i wrażeń kinestetycznych, które możemy mieć w ciele. Natomiast wartość to jest posiadanie świadomości tej wartości. Czyli mogę mieć wartość na koncie, mogę mieć tysiąc złotych, mogę mieć milion. Mogę mieć w tym gabinecie rzeczy o wartości tysiąca złotych albo wartości biliona. W momencie, kiedy składam CV do firmy, to to CV może mieć jakąś wartość. To znaczy ktoś może wyceniać 10 lat mojego doświadczenia na 10 tysięcy złotych albo te 10 lat doświadczenia na 1000 złotych. Czyli wiele rzeczy możemy przekacić na wartość finansową, ale również pewne wydarzenia, pewne rzeczy mogą mieć wartość, ale nie finansową. Typu, że ta książka ma dla mnie ogromną wartość emocjonalną. Ten miś, ta przytulanka, ma wartość sentymentalną, czyli pojęcie wartości ma też bardzo wiele różnych znaczeń. Teraz w przypadku, kiedy mówimy o poczuciu wartości człowieka, mówimy o tym, że człowiek ma pewne wartości w sobie. My mówimy to w naszej metodologii Change Value Process, mówimy o Cemkach, czyli o cechach. Cecha osobowości ma jakąś wartość dla kogoś lub nie. Ja mogę być super kreatywny, dla jakiejś firmy to może być, o, za bardzo kombinuję, a dla kogoś, o, super, jest bardzo, bardzo kreatywny. I to może być wartościowe, bo potrzebują tej kreatywności w zespole. Druga literka to E-emocje. Emocje mogą też być wartością. Mogę Cię rozśmieszać, a mogę dawać Ci poczucie spokoju. To też jest wartość. Część osób słucha nagrań danego YouTubera, czy podcastera, czy osoby, która prowadzi webinar albo szkolenie, bo właśnie czuje od niego spokój albo czuje od niego radość. E-mentalność to jest sposób myślenia. Czyli ktoś może mieć jakiś sposób myślenia, który daje wartość, daje sposób myślenia taki, który rozwiązuje problemy i jego. Myślenie jest wartościowe, jest cenne dla tego kogoś. I kompetencje, kompetencje najłatwiej jest określić pod kątem wartości. Znasz angielski, jesteś wartością dla tej firmy. Znasz się na jeżdżeniu na rowerze albo na nartach, masz tę wartość, posiadasz tę wiedzę, kompetencje, w związku z tym możesz kogoś czegoś nauczyć i stajesz się wartością dla tej osoby. Więc to są różne wartości, którymi posiadamy. Oczywiście mogę mieć wartościowy zegarek, mogę mieć wartościowy dom i tak dalej, tak dalej. Ale jeśli chodzi mówimy o człowieka, mówimy o e m K, czyli cechy, emocje, mentalność kompetencji. to są nasze wartości, które musimy znać. I następnie musimy się nauczyć je czuć. I to pierwsza faza to jest poznaj swoje cechy, swoje emocje, swoją mentalność, swoje kompetencje, czyli swoje mocne i słabe strony. A następnie naucz swój umysł, czuć te rzeczy. Czyli mamy wypracowana przeszłość, mamy zdrowe poczucie wartości. Trzeci element, zwykle ważny, to jest akceptacja innych, czyli akceptacja opinii innych. Tak? Ponieważ jeśli boimy się, że nie będziemy akceptowani przez innych, to boimy się ich opinii. Ale to my potrzebujemy zaakceptować opinie innych. Nie w rozumieniu, że przyjąć ich, tylko musimy zaakceptować to, że ludzie będą mieli różne opinie nas samych. To, co najbardziej osłabia Pewność siebie w kontakcie z innymi ludźmi, na imprezie, na konferencji, na wystąpieniach publicznych w pracy, to jest obawa o to, że ktoś coś o mnie powie. Ludzie boją się opublikować wideo w internecie, bo boją się negatywnego komentarza. Albo boją się, że ludzie będą gadali o nim nie w komentarzach, nawet tylko gdzieś w kuluarach, o których ta osoba nie będzie nawet wiedziała. Więc większość źródeł obniżania naszej pewności siebie bierze się z tego, że Boimy się opinii innych. Dlatego potrzebujemy zaakceptować, że ludzie będą mieli dobre czy złe opinie na nas samych. Teraz kiedy my się przejmujemy opinią innych? Wtedy, kiedy uwaga, nie mamy wyrobionej opinii na temat siebie samego. lub ta opinia jest zła, lub jej nie mamy. Czyli kiedy ty masz złą opinię na temat siebie samego, siebie samej, to obawiasz się tym samym opinii innych. Dlaczego? Bo boisz się, że to jest prawda. Więc niektórzy mają złą opinię na temat siebie samych, dlatego przejmują się opinią innych. A niektórzy w ogóle nie mają opinii na temat siebie samych. W związku z tym boją się, że ktoś im powie, ile są tak naprawdę warci. Dlatego, żeby móc zaakceptować opinię innych, żeby móc czuć się sobą dobrze, potrzebujemy wykształcić w sobie dobrą opinię na temat siebie samego, siebie samej. I do tego służy psychologia, do tego służy coaching, do tego służy terapia żeby nauczyć swój umysł myśleć o sobie w odpowiedni sposób. I po to ja robię to, co robię od 2006 roku. Na początku jako trener, później coach, później psycholog, później terapeuta. Niezależnie, czy pracuję z wielkimi firmami, czy z pojedynczym klientem w gabinecie. Czy robię webinar na kilka tysięcy osób, czy rozmawiam z kimś w przerwie na konferencji. Więc to są trzy niesamowicie ważne rzeczy. Umiejętność przepracowania przeszłości, zdrowe poczucie wartości, oraz akceptację opinii innych. A tak naprawdę, żeby to zrobić, należy wykształcić w sobie opinię na temat siebie, samego siebie, samej. Czwarty element jest wciąż psychologiczny, ale bardziej tak zwany zewnętrzny, czyli zdolność mówienia i rozmowy. Bardzo często spotykam się z osobami, które mają przepracowaną przeszłość, które nawet mają dobre poczucie wartości. Mają dobre opinie na temat siebie samych i nie obawiają się opinii innych, ale ich pewność siebie maleje. Dlaczego? Dlatego, że nie są przygotowani do rozmowy. Bardzo często, czy to w ramach biznesu, kiedy pracuję, pracuję mentoringowo z przedsiębiorcami, czy to w ramach szkoły doradców, czy, czy pracy terapeutycznej z ludźmi. Bardzo często słyszę, to co ja mam mu powiedzieć, co ja mam mu napisać, co ja mam dziecku powiedzieć, co ja mam szefowi powiedzieć. I bardzo często ludzie nie widzą, jak dobrać słowa, jak Napisać te kilka zdań, jak wypowiedzieć te kilka zdań, aby to zrozumiało godnie, dobrze, pewnie i mądrze. No i tutaj albo potrzebujemy mentora, który nam podpowie, jak te dwa zdania napisać, jak te 10 zdań wypowiedzieć jakie słowa dobrać, albo potrzebujemy usiąść samodzielnie z kartką papieru i przez kilka godzin, czy kilka dni, czy kilka tygodni skreślać, pisać na nowo, skreślać, pisać na nowo, aby to, co ma wybrzmieć od nas, było faktycznie przygotowane. A z biegiem czasu chodzi o to, żeby więcej czytać, więcej słuchać, trenować właśnie takie dyskusje, bo im szybciej nasz umysł działa, jedną z kilkunastu niewidzialnych kompetencji jest tak zwana szybkość myślenia. Szybkość myślenia decyduje o tym, czy sobie lepiej radzimy, czy gorzej w życiu, czy jesteśmy liderami, czy nie. Czy właśnie umiemy negocjować, sprzedawać, czy być asertywnym w rozmowie. I Potrzebujemy tak trenować swój umysł, żeby on szybciej myślał, tak żeby szybciej umieć się żeby szybciej umieć dobierać słowa. I w momencie, kiedy umiemy to zrobić, to umiemy zachować się w sytuacji, to umiemy faktycznie zareagować na jakiś komentarz, na pytanie, na krytykę. I kiedy wiemy, co powiedzieć, albo kiedy mamy w sobie wewnętrzny spokój i pewność, że wymyślimy w trakcie, zyskujemy pewność siebie. Więc, Esencjonalnie są cztery źródła pewności siebie, nad którymi potrzebujemy my jako ludzie systematycznie pracować. Musimy uczyć się, jak przepracowywać przeszłość albo przejść przez terapię. Zapraszamy, napisz do nas, mamy świetnych terapeutów, którzy pomagają właśnie przepracować przeszłość, Albo potrzebujesz zrozumieć, z czego ty się składasz, jakie masz mocne, słabe strony, jakie masz cemki i jak budować poczucie wartości. Musisz się... Nauczyć wyrabiać dobrą opinię na temat siebie samego, niezależnie ile sukcesów albo porażek przeszłaś. I potrzebujesz zaakceptować tym samym, że ludzie będą mieli różną opinię na temat siebie, i potrzebujesz nauczyć się bycia mistrzem lingwistyki, w cudzysłowie, zdolności mówienia rozmowy albo poprzez solidne przygotowanie, albo poprzez to, że nauczysz się spontanicznie, elastycznie reagować w ten sposób W ten sposób rozpoczęliśmy pierwszy film i tym samym rozpoczęliśmy cykl nowy reguły gry. Daj znać, czy ci się podobało. Daj znać, czy to jest cenne. Daj znać, czy chcesz takich esencjonalnych 10-15 minutowych filmów, które będą się pojawiały, aby ciebie inspirować, aby ciebie uczyć, aby uczyć ciebie reguł gry. Reguł, które funkcjonują w naszym umyśle. I w życiu, w komunikacji z innymi ludźmi. Pozdrawiam Cię serdecznie i powodzenia.